Jest czwartek, 11 stycznia. Rozpoczynając dzisiejszą modlitwę, przywołaj w myślach obraz Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyj się dłoni Jezusa, która błogosławi. Zaufaj Mu. To błogosławieństwo jest również dla Ciebie. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Grzech, podobnie jak trąd, nie tylko wyniszcza nas wewnętrznie, ale też izoluje od ludzi i zaburza relacje. Trzeba wtedy odwagi, by zbliżyć się do Jezusa i błagać o uzdrowienie. Żaden grzech nie jest zbyt straszny dla Niego. Uwierz Mu i powtarzaj za trędowatym: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. On czeka na Ciebie ze swym uzdrawiającym dotykiem w sakramencie pojednania i nieustannie powtarza: chcę, bądź oczyszczony.
naturalną reakcją na odpuszczenie grzechów jest lekkość, radość z oczyszczenia, chęć głoszenia entuzjastycznie całemu światu. Jezus mnie uzdrowił, nawróciłem się, zostałam oczyszczona. Chcę dać świadectwo tego, co mnie spotkało. Czy zdarzyło ci się doświadczyć tego, jak w miejsce rozpaczy i wstydu w duszy pojawia się euforia i gotowość mówienia o działaniu Boga? Świadectwem nawrócenia może być również stałość w dźwiganiu krzyża konsekwencji swoich złych wyborów. Wierność ślubom sakramentalnym, Kościołowi i jego przykazaniom, a także codziennym, czasami żmudnym obowiązkom. Do czego wzywa cię dziś Jezus? Do jakiego rodzaju wierności cię zaprasza? Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego. Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Proś Jezusa, aby pomógł ci odkryć, jak najlepiej świadczyć wobec innych o Jego miłosierdziu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.